Hello, z tej strony Krzysztof na drugim kanale. Dzisiaj odwiedzamy ten domek nawiedzony, którym ostatnio byliśmy. Zwie on miano nawiedzonego, bo czy byłem tu w nim ostatnio i widziałem tutaj takie małe zjawki. Za chwilę wycięcie, no ale dobra, powiem wam. Jestem teraz tu sam. Uj. Już się coś wydarzyło. Kurde. Spadło jakieś wiosło, był tu ktoś. To środek lasu, trzecia w nocy, jak tak standardzi. Idę tam. Idę. Ta. Co? Słyszałem szept jakiś mały. Jakaś taczka tu. Uchuj, uchuj. Co się było? Wydaje mi się, że coś uderzyło w tym, tak? Bo... No, on ma właśnie taki głos. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Tutaj był człowiek. Jakiś szept słyszałem mał. I chciałem wam jeszcze teraz jedną rzecz powiedzieć. Mój brat był tu wczoraj i powiedział, że naprawdę działy się tu dziwne rzeczy wczoraj, więc polecił mi to, żebym ja tu dzisiaj poszedł. Wiem, myślałem, że już tu więcej nie pójdę, ale jednak zrobiłem ten odcinek i chciałem wam powiedzieć taką informację jeszcze o tym moim drugim kanale. Że będzie on, na nim będą nagrywane takie straszne rzeczy, jednak ten drugi poświęcam sobie jako gamingowy. Bo nie chcę go zapychać. Okej. Okay. Coś się jeszcze stało. Kurde, idę tu. Spadła cegiełka mała. Ta. Nie widać. Ale dobra, jaram się tu troszkę być. Co? I szepty, słyszeliście to? Coś lasu, jakiegoś środek. No, boję się tu troszkę przebywać, ale poświęcam się jako dla was, bo czego się nie robi, zostawcie łapkę w górę za poświęcenie i w ogóle widziałem tutaj jest jakaś papka taka, nie wiem, ktoś tu był ewidentnie, bo jest, było tu palone jak widać, palił tutaj ktoś i ślimaków tu jest dużo. Szkoda, że nie widzieliście, ale... Kurde, kurde, co to, co? He. Nikogo tu nie ma. W ogóle tu taczki jakieś stoją, w ogóle to, chyba to jest kogoś las. I opuszczony domek. Naprawdę? Ja nie wiem, jakie historie wiedzie ten dom. Upa. To chyba widzieliście. Duch próbował mnie strzelić. Jakieś liny tutaj są porozkładane. W ogóle tu są sznurki jakieś. I jakieś czasami światło tam widzę, które jak się na nie popatrzę, widać tam coś macha. To ono gaśnie. Właśnie ono gaśnie. To mnie dziwi najbardziej. Nie wiem co to, czy ludzie sobie pranki ze mnie robią. Ale kocina tu jakaś. Co to, jakieś zwierzę tutaj jest. Kocina jakaś to jest pewnie. To jest pewnie kocina jakaś, która zabłądziła w lesie. Nie wiem, sorry za chwilową przerwę, ale mój telefon przez jakiś czas przestał nagrywać. Nie wiem czemu. Co tu się pojawiło? Coś mokre jest tutaj. Cały czas słyszę szelest w tych liściach. Wiecie, tych. O tych. Klapek jakiś był. Jeju. Ej, tu klapek? Klapek? Nie, musiał. Ktoś, musiał tu ktoś być. Musiała tu być jakaś żywa osoba, naprawdę. Hej, pójdę tu jeszcze raz. Są pniaki. To jest kogoś nas pewnie. Albo sobie ktoś ze mnie pranki robi. Albo... To naprawdę coś tu jest. Naprawdę coś tu. Sznurki tu są jakieś w ogóle porozkładane. Styropian. No. Co to jest? A to co to? Znak z Harry'ego Pottera. Co? Trójkąty jakieś dziwne. Trójkąty za światło, kurde. Co to? Ej, widzieliście to światełko? No właśnie ono tak świeci czasami. No. Właśnie, i ono tak świeci, tak znikąd,
ale nikogo tutaj nie ma, jakbyście widzieli. Nie podnosiłem aparatu, bo to było normalne. Ała! Oberwałem! Oberwałem, to chyba był znowu ten klapek. Dwa. To było stamtąd, to było stamtąd. Światełko! Światełko! Nie ma. Sorry za przekleństwa, ale cały czas sznurki albo coś tu się dzieje. Dobra. Sorry za to cięcie, no ale musiałem tutaj na chwilę przerwać, bo nagle zrobiło się tak, że po prostu jakby przestraszyło mnie jedna rzecz. Słyszeliście to? Nie, musieliście to słyszeć. Sorry, że zamazuję tutaj niektóre rzeczy, takie na czarno. Sorry, ale znowu jakieś tutaj energie dziwne działają, że no jakby telefon przestaje mi nagrywać. Nagrywać mi przestaje, rozumiecie? Znowu to światełko. Tam było tak czarno, tam czarną chyba zjawę tam widziałem. Kurde, zjawa do mnie coś mówi. Ale ja dalej nie rozumiem. Co? O kurde, boję się tego miejsca. Nie wiem, czy stąd, zaraz stąd pójdę, bo naprawdę coraz bardziej jest tu strasznie. Gdzieś tu, czy teraz już nie rzuca ten duch, nie robi tutaj nic nadzwyczajnego, bo nie jest tutaj już tak bardzo na początku. Tak nie było tak za bardzo strasznie, ale są tu dziwne rzeczy, naprawdę. Ciekawe, jakie legendy kryje ten domek. Jakby taki zmutowany ludzki dźwięk, który nie wiem jakby co on świadczy, nie wiem o co chodzi. Wygląda jakby ktoś tu naprawdę był dawno. Nie wiem. W każdym razie... Elo, teraz jestem już w domu, chwila jest skarpetki. Chciałem wam coś powiedzieć, odtąd jak wróciłem, bo Paweł mi polecił, naprawdę nieźle się tam działo. No teraz dzieją się dziwne rzeczy w moim domu. Może niedługo pojawi się nawet nagranie, czyli będzie tam pozamazywane dużo rzeczy, bo jak coś się rusza, bo naprawdę widziałem tu, dzieją się dziwne rzeczy. Na przykład różne się dzieją. Więc do widzenia. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę.